Odradłeś mnie! Odczekaj to! Podzielu! Rodzice zawsze chowali w niej utarg każdego dnia. No właśnie, dawno żeśmy ich tylu nie widzieli. Ale ludzie mówili, że miał jakieś spięcie z dyrektorką. Ale za to, to nie wiem. Do mnie mówisz? Weź, gościu, spadaj na drzewo. Proszę podnieść ten niedopałek. A ty, no czym? Ej, co pan robi, oszalał? Masz jakiś problem? Czyli ktoś te pieniądze zabrał? No to wygląda, że tak. A ile tego mogło być? Nie wiem. Mniej więcej 2000. Rafał. Anka. Jak się trzymasz? Moi rodzice wyprowadzili się, jak miałem 15 lat. Zresztą wtedy nasz kontakt z Maćkiem się urwał. Pisze! Pomocy! Ci panowie tak nie pieklą. Szef skończy, to was puszczę. Ja pana chyba skądś kojarzę. Tak? Szef? Czyli kto? Chyba ten detektyw. Trzeba czasami wujka odwiedzić, co nie? No pewnie. Na razie, wuja. Do następnego razu. Cześć. Do widzenia. Do widzenia. Nowe zamki wystarczy. Jak dziewczynę poznasz, to na kolację zaprosisz. Wiesz, że jesteś u nas zawsze mile widziany. A wiesz, kto to mógł zrobić? Nie wiem. Masz jakieś problemy? Przede wszystkim możesz nam powiedzieć. Chodź, Wiesiu, nie pękaj.